Dzień dobry. Ten odcinek będzie w pewien sposób niezwykły, bo najpierw będzie historia, potem wezwanie do działania związane z koronawirusem i z obecną sytuacją, a dopiero w trzecim elemencie, trzecim etapie zasadnicza treść naukowa, więc z góry przepraszam, że trochę vlogowo na początek, bo nie jestem dobry we vlogowaniu, może to dobrze nie wyglądać, ale muszę wam opowiedzieć historię. Jesteśmy teraz w moim studiu. W moim studiu, które zbudowałem w piwnicy, tam mamy tła, które służą za tło w odcinkach naukowego bełkotu. Tutaj softboxy, którymi nagrywam. Tutaj jest takie zaaranżowane część, gdzie nagrywamy podcasty z Jackiem Patkowskim. Znaczy nagrywaliśmy i zamierzaliśmy to wznowić. Na drugim kanale tutaj są też aranżacje. Wszystko dlatego mówię o tym, że tu jest taka część, której nie pokazywałem. Są tam dwa ekrany i komputer. Komputer, który obecnie działa i który zbudowałem z myślą o tym, że kiedyś może zechcę, nie, że chcę spróbować zrobić relację na żywo, na przykład z nagrywania podcastu. Oczywiście to było zanim ten cały koronawirus się rozpędził. Na dobre. Dlaczego o tym komputerze mówię? Dlaczego on ma tutaj taki bardzo, zobaczcie, niewyjściowy wiatraczek domontowany z boku? On w tym momencie pracuje i to nie jest przypadek, to jest bardzo ważne dla historii, którą opowiadam, a dokończę ją, jak wejdziemy na górę do studia. Znaczy, wyjdziemy ze studia i podążymy schodami do mojego gabinetu, w którym normalnie montuję film. Może stanę przodem do okna na tym komputerze. To jest takie większe stanowisko. Komputer trochę potężniejszy. RGB i tak dalej. Oczywiście to nie jest potrzebne. Jakoś tak przy okazji wyszło. I na nim montuję teraz filmy. Dlaczego on teraz pracuje, pomimo że ja filmu nie montuję, tylko nagrywam? Dlatego, że istnieje pewna inicjatywa, może o tak, żeby było lepiej widać, do której chcę was w tym momencie zachęcić. A mianowicie tak zwane rozproszone obliczenia na rzecz projektów naukowych. Konkretnie mowa o Folding at Home, które polega na niczym innym jak udostępnieniu mocy obliczeniowej swoich domowych komputerów za pośrednictwem sieci na potrzeby prac naukowców. Druga rzecz jest taka, że w tym projekcie Folding at Home można tworzyć drużyny. Ja stworzyłem drużynę, która się nazywa UNB Team. Po prostu chciałem, żebyście dołączyli do tej drużyny. To jest bardzo proste. Po prostu w momencie, kiedy ruszycie obliczenia, czy udostępnicie swój komputer do obliczeń, trzeba wpisać numer teamu, do którego pójdą punkty. Też znajdziecie to wszystko w opisie. Liczę troszeczkę, że moi koledzy po fachu polscy youtuberzy będą chcieli ze mną porywalizować i swoich widzów zebrać do konkurujących drużyn po to, żeby tej mocy obliczeniowej z Polski jak najwięcej spłynęło na rzecz badań nad wirusem SARS-CoV-2, który powoduje tę bardzo nieprzyjemną chorobę COVID-19, z którą teraz cała ludzkość się mierzy. Ale jeżeli w Polsce znajdzie się powiedzmy 100 tysięcy osób, które zechcą udostępnić swoje komputery, to wzrośnie moc obliczeniowa Folding at Home, która i tak już jest niebotyczna, bo wynosi 1,5 exaflopa. Czyli dzięki wszystkim komputerom, które są wpięte w system Folding at Home, można na rzecz nauki wykonać 1,5 miliona obliczeń zmiennoprzecinkowych w ciągu każdej sekundy. Czy to dużo? Bardzo dużo, bo to więcej niż obecnie 100 największych superkomputerów różnych instytucji na świecie razem wziętych. Najszybszy superkomputer jest 10 razy wolniejszy niż Folding at Home obecnie, a ten trend ciągle przeważa na rzecz tego rozproszonego obliczania. Więc dołóżmy tę cegiełkę od siebie, dołączcie do mojej drużyny i to naprawdę może pomóc w rozszyfrowaniu na przykład tego, jak wirus wnika do komórki, jakie są jego słabe punkty itd., itd. To jest druga kwestia. I teraz jeszcze jeden punkt programu. Podziękowania, a w zasadzie pochwała. Bo tak mi się wydaje, takie sytuacje trzeba, czy takie zachowania trzeba chwalić. O co chodzi? Zanim pracowałem na tym sprzęcie, gdzie on jest? Tu? To pracowałem na tym sprzęcie. I on sobie czekał na sprzedaż. Tam jest Threadripper pierwszej generacji, w tym nowym jest trzeciej generacji. Jest płyta główna, są kości RAM, więc komputer poza tym, że nie ma zasilacza i karty graficznej, jest w zasadzie sprawny, bo chłodzenie do niego też mam. I pomyślałem, że skoro już planowałem nakręcić ten film, który teraz oglądacie, to odezwę się do XCOMu, z którym kiedyś współpracowałem i powiem: ej, pożyczcie kartę graficzną i zasilacz,
to uruchomię komputer do obliczeń i no, będziecie mieli wkład w coś fajnego. Więc właśnie odebrałem dwie paczki z XCOM-u i nie skłamię, naprawdę, jeżeli powiem, że to 12 godzin trwało, to znaczy wczoraj specjalnie w jakimś super szybkim trybie przysłali mi tutaj części do tego komputera i jak się okazało, nie tylko, bo gdzieś tam przebąknąłem w korespondencji, że mam też jakieś inne podzespoły, ale nie wiem dokładnie co. Odgrzebałem te podzespoły, tu jest procesor, kości RAM, chłodnica, jeszcze gdzieś mam chłodnicę wodną, więc XCOM tak naprawdę mi wypożyczy dwa komputery. I jeszcze do UMB Team dołączę dwa komputery, które ode mnie z centrali, jeden tutaj, prawdopodobnie jeden w studiu, będą pracowały, będą liczyły na rzecz Falling at Home. Więc naprawdę wielkie dzięki dla XCOM-u, ukłony. Bardzo się cieszę, że tak szybko zareagowaliście i w ogóle bez gadania przysłaliście, z tego co wiem, jeszcze tego nie otwierałem, ale tutaj są dwie karty graficzne RTX 2080 GeForce Ti, czyli super karty gamingowe z niesamowitą mocą obliczeniową. Czyli to nie będzie jakaś popierdółka, tylko taki prawdziwy killer obliczeniowy i jeden i drugi komputer. Pokażę zresztą wam potem na Instagramie, jak to wygląda. Zerknijcie na Instagrama, tam też może coś więcej opowiem. I zerknijcie też do opisu, poza tym, że na linki do Folding at Home, to no, tak z wdzięczności dla XCOM-u jest tam też kilka linków od nich, bo wiem, że na przykład starają się jak mogą w profil swojej działalności wkleść coś, co może wspierać nauczanie z domu. Czyli ja zabieram się do składania tych komputerów, włączam je do sieci, potem nagrywam zasadniczą część odcinka o tym, czym jest dynamika molekularna i co tak naprawdę można z jej pomocą obliczyć. Dziękuję XCOM-owi i dziękuję z góry wam, którzy zechcecie włączyć się w to, wydać trochę pieniędzy na prąd, no bo jednak prąd pójdzie, ale z kolei będzie można dogrzać pokój. Dobra, do rzeczy. Dziękuję, że przesłuchaliście ten niezbyt piękny vlog, niezbyt może heroiczne wezwanie do działania, ale wezwanie potrzebne, bo każdy z nas może dołożyć cegiełkę. Naprawdę. Zapraszam, link w opisie. Wszystko jest w opisie w tym momencie. Zerknijcie tam, dynamika molekularna teraz. Mówiąc tak w najbardziej ogólnym ujęciu, dynamika molekularna to zastosowanie podejścia, które możemy znać z lekcji fizyki i takiej zwykłej dynamiki do molekuł, cząsteczek. Proste? I tak, i nie, i tak. Bo to jest bardzo specyficzne podejście. Dynamika molekularna jest w pewien sposób bowiem takim eksperymentem, który jest przeprowadzany wewnątrz komputera z pomocą jego mocy obliczeniowych. A żeby to zrozumieć dokładnie, dlaczego to jest niezbędne, dlaczego nie możemy po prostu rozwiązać równań, tylko trzeba przeprowadzać symulacje, które dają bardzo, bardzo efektowne wyniki. Zresztą możecie spojrzeć na YouTubie za mną, lecą teraz takie filmy, które pokazują wyniki symulacji dynamiki molekularnych. Ale dlaczego to są aż symulacje? Dlaczego potrzeba aż takiej mocy obliczeniowej? No to weźmy sobie jabłko. Zwykłe, najzwyklejsze jabłko, powiedzmy o masie 141 gramów, akurat takie miałem pod ręką. No to jak wzięliśmy to jabłko, to je upuśćmy. Co się stało? Spadło na ziemię. Dlaczego? Bo ziemia przyciąga jabłko siłą grawitacji. Jeżeli przypomnimy sobie jakieś równania z liceum, z gimnazjum, jeżeli chodziliście, to możecie obliczyć z ich pomocą, czy możemy z ich pomocą obliczyć, jak długo jabłko będzie spadało, jeżeli powiem wam, na jakiej jest wysokości, z jaką szybkością uderzy o ziemię, jakie będą siły działały na to jabłko, bo cały czas przyspieszenie ziemskie będzie oddziaływało, mamy masę, mamy przyspieszenie, mamy więc siłę, która działa. I w zasadzie nie musielibyśmy nawet cofać całej sytuacji, żeby powiedzieć, co się dzieje. Ale co się dzieje tak dokładnie, tak bardzo, bardzo dokładnie, bo w tym ogólnym rozrachunku my patrzymy tylko na to, że jabłko jest przyciągane przez Ziemię. Na mocy praw dynamiki wiemy też, że Ziemia jest przyciągana przez jabłko. Jabłko leci na spotkanie Ziemi. Ziemia minimalnie się ruszy też na spotkanie jabłku, ale na przykład nie uwzględniliśmy oporów powietrza. Nie uwzględniliśmy tego, co na przykład ciepło wydzielane przez pracujące tutaj komputery robi z ruchem powietrza, jeżeli chodzi o ruch na przykład horyzontalny.
Nie uwzględniliśmy tego. Nie uwzględniliśmy tego, jak tarcie powietrza albo moje dłonie, jaki ładunek przekazały jabłku i jak ten ładunek oddziałuje z ładunkiem skumulowanym ze wszystkim dookoła. Nie uwzględniliśmy przyciągania grawitacyjnego ze mną, ze stołem, z komputerem, a jeszcze gdyby na przykład jabłko było rozmiarów pchły i było ściśle połączone wiązaniem chemicznym z bananem rozmiaru szpilki, czy główki od szpilki i wokół tego wiązania jeszcze byłby obrót, znaczy rotowałby ten układ wokół środka masy, to co by się stało? To jest jeszcze do obliczenia, być może teoretycznie, ja bym tego nie próbował, ale jest bardzo, bardzo trudne do obliczenia. Możemy więc zrobić coś zupełnie, zupełnie innego i wciąż dostać wartościowy wynik. Czyli cofnijmy tę sytuację do prostego jabłka, które spada i zastanówmy się, jak inaczej można podejść do tej całej sytuacji. Mamy tutaj oddziaływanie Ziemi z jabłkiem i tylko na to spójrzmy na razie, nie uwzględniajmy innych sił. Mamy początkową prędkość jabłka równą 0. Wiemy, jaka siła związana z grawitacją działa na to jabłko, bo wiemy, jaką ono ma masę, a więc wiemy, w którą stronę to jabłko będzie się chciało poruszać. I teraz przesuńmy wszystko o jedną klatkę. Dlaczego możemy to zrobić? Dlatego, że wiemy, ile czasu ma taka jedna klatka. W tym momencie nagrywam 30 klatek na sekundę, czyli 1/30 sekundy. Możemy zestaw równań fizycznych, w których jest czas, które opisują, co się będzie z jabłkiem działo, po prostu zaktualizować o ten czas, o ten delta t, ten mały wycinek czasu, tę 1/30 sekundy i sprawdzić, co się dzieje, jaką drogę jabłko pokona, jak się zmieni szybkość jabłka, jak w którym miejscu w związku z tym to jabłko będzie się znajdowało. Po prostu przesuwając wszystko o jakiś mały wycinek czasu, aktualizujemy w związku ze stanem z klatki zerowej, czy tam pierwszej, do klatki drugiej przechodzimy, czyli bierzemy dane z klatki pierwszej, wyliczamy, jak wygląda klatka druga i teraz możemy wyliczyć nowe dane wsadowe i obliczyć klatkę trzecią, czwartą, piątą i szóstą. I dla prostych układów to nie jest być może konieczne, ale teraz wyobraźmy sobie układ złożony z setek tysięcy cząsteczek. Setek tysięcy, może nie cząsteczek, atomów, które ze sobą oddziałują, które na dodatek są poddane działaniu zewnętrznych sił elektrycznych, dyspersyjnych, magnetycznych, wiązania chemiczne w tym układzie występują. To jest nieobliczalne w taki klasyczny sposób, ale możemy, jeżeli będziemy mieli dane, powiedzmy w czasie T, wyliczyć siły, jakie działają na każdy element tego układu, przesunąć tak jakby na kolejnej klatki to wszystko na tej podstawie, czyli o jakiś minimalny wycinek czasu, to są zwykle milionowe, milionowych części sekundy, wyliczyć w sposób też nie taki bardzo prosty, bo tam są bardziej skomplikowane równania, ale możemy to zrobić właśnie z pomocą komputerów, wyliczyć, co się stanie z tym układem z klatki pierwszej przez ten malutki wycinek czasu do klatki drugiej, znów sprawdzić, jakie w tej drugiej klatce są nowe siły oddziaływania, przesunąć ten czas znowu, czy wstawić czas do tych równań bardzo mały, obliczyć, jak wygląda klatka trzecia i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób można uzyskać takie animacje, jak są za mną, które pokazują, jak bardzo, ale to bardzo złożone układy się zachowują. I tym właśnie, w takim dużym oczywiście uproszczeniu, bo można bardzo wiele innych kwestii poruszyć, ale tym właśnie zajmuje się dynamika molekularna. I tutaj warto podać jeszcze, czy zwrócić uwagę jeszcze na dwa fakty. Po pierwsze, dynamika molekularna wymaga tego stanu wsadowego. To znaczy, ona nie obliczy sama z siebie, jaka jest struktura, powiedzmy, białka, które oddziałuje z receptorem, niech to będzie receptor, coś na powierzchni koronawirusa oddziałuje z białkiem receptorowym na powierzchni komórki. I my musimy znać mniej więcej przynajmniej kształt, strukturę, skład tych elementów, zbliżyć je do siebie w tej symulacji i dopiero ją ruszyć. Czyli dynamika molekularna wymaga takich stanów wsadowych, to po pierwsze. Po drugie, bardzo często taki ogólny obraz, gdzie jeszcze uwzględniamy rozpuszczalnik, temperaturę, ciśnienie wyliczane na bieżąco, trzeba jeszcze skomplikować, na przykład o obliczenia kwantowo-mechaniczne, bo no, bądźmy szczerzy, ja tutaj siedzę na 20 metrach kwadratowych, ale to, co najciekawsze, dzieje się na 1 metrze kwadratowym, przynajmniej teraz. Czyli ten ogólny obraz może być symulowany przez dynamikę molekularną z pomocą na przykład rozproszonego obliczania czy superkomputera i jeszcze super
dużo mocy obliczeniowej, czy wybitnie dużo mocy obliczeniowej można skumulować w małej przestrzeni, gdzie dodatkową dokładność uzyskujemy, uwzględniając obliczenia kwantowo-mechaniczne, które są bardziej złożone generalnie, czy trudniejsze do uzyskania, bo tych równań nie można tak jednoznacznie rozwiązać inaczej niż w sposób przybliżony. I tak też można zrobić, można dynamikę molekularną kombinować z obliczeniami kwantowo-mechanicznymi po to, żeby dostawać jeszcze dokładniejszy obraz. I teraz pytanie, po co to robić? Po co przeprowadzać eksperyment wewnątrz komputera? Jak widzicie, tutaj te nagrania to były z kanału Veritasium, zdecydowanie polecam to obejrzeć. Po co to wszystko robić? Powodów jest kilka. Po pierwsze, w ten sposób można szybciej pracować. Ja wiem, duże obliczenia wcale niekoniecznie muszą być szybkie, ale z wykorzystaniem superkomputerów bardzo często łatwiej można coś wysymulować, niż zaplanować, przeprowadzić ten eksperyment w warunkach rzeczywistych. No bo jeżeli chcemy mieć to oddziaływanie czegoś na powierzchni wirusa z receptorem, to musielibyśmy po pierwsze bardzo dużo powtórzeń przeprowadzić, wyizolować te elementy, opracować eksperyment, który jednoznacznie dawałby wyniki itd., itd. Symulacja? Wrzucamy to, co chcemy, dostajemy wynik tak dobry, jak nasze równania, podejście i jak dokładne obliczenia z pomocą maszyn czy maszyny. To po pierwsze. Po drugie, to jest tańsze, bo tak naprawdę płacimy tylko za energię i pracę naukowców. Nie musimy kupować odczynników, które mogą kosztować dziesiątki tysięcy dolarów, może nawet w niektórych projektach miliony dolarów. Nie musimy płacić za roboczo godziny laborantów i tak dalej, i tak dalej. Czyli szybciej, łatwiej i jednocześnie bardzo często te eksperymenty są tak trudne do przeprowadzenia, że w obecnych warunkach niewykonalne, inaczej niż poprzez symulację. I teraz dochodzimy do najważniejszej rzeczy, do podsumowania, do tego, dlaczego warto dołączyć do tego projektu Folding at Home, dlaczego warto dostawać punkty za te obliczenia i przekazywać, może to akurat nieważne, że dołączycie do mnie do drużyny, ale będzie fajnie, jak się będę mógł pochwalić. Dlatego, że dzięki temu pewne aspekty badań nie tylko nad koronawirusem, bo Folding at Home normalnie bada Alzheimera, Parkinsona itd., itd. Pewne aspekty tych badań będą znacznie przyspieszone i będziemy mogli na bieżąco niemalże korzystać z tych wyników, również w takich badaniach laboratoryjnych, przy poszukiwaniu leczenia, szczepionki, bo dynamika molekularna obecnie bardzo, bardzo, bardzo często jest wykorzystywana w projektowaniu leków. Także, moi drodzy, jeszcze raz ponawiam prośbę, jeżeli macie taką tendencję, że zdarza Wam się wstać od komputera, nie wyłączyć go, albo zostaje on włączony na noc, wiem, że zapłacicie więcej za prąd, to może nie będzie jakieś godne super pochwały w takim długim rozrachunku z punktu widzenia finansowego na przykład, ale w tym momencie każda moc obliczeniowa, każda jednostka obliczeniowa może być na wagę złota, bo ścigamy się z czasem, mamy dużo niewiadomych i bardzo duże są wartości rzeczy, o które gramy, bo nawet nie gramy o rzeczy, tylko gramy o ludzkie życie w tym momencie, czy walczymy o ludzkie życie i każdy z nas może pomóc, dołączając się do takiego rozproszonego obliczenia dynamiki molekularnej Folding at Home. Linki w opisie. To są komputery, które mają te komponenty od XCOM-u. Jeszcze raz dziękuję za to, że podwoiliście liczbę moich jednostek obliczeniowych, no i no te karty graficzne są potężne. To jest inna sprawa, dlaczego karty graficzne często są lepsze do obliczeń niż procesory. Może na inną sytuację. Dziękuję. Sprawdźcie linki w opisie. No i co? Zostańcie w domu. Niedługo też oderwę się trochę od tego koronawirusowego tematu. A póki co, trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia. Do usłyszenia. Nie powiedziałem jeszcze, po co ten mały wentylator jest tutaj przyczepiony. Karta graficzna jest pionowo wstawiona, trzeba ją dochładzać, bo te obliczenia generują, jak powiedziałem, ciepło. I teraz już wiem, że wszystko dowiozłem. No, to teraz zostańcie w domu, nie wiem, czytajcie książki. Ja napisałem książkę. Zostańcie w domu. Do zobaczenia, do usłyszenia.